Hej, witajcie, szanowni państwo. Wchodzimy w trzecią dziesiątkę codzienników. Mamy nowe tełko. Tym razem autentycznie widać, jaka jest różnica. A poza tym codziennik jeszcze bardziej się rozwinął, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale od odcinku dwa dni temu w Wściekliźnie nie było już szumów. Część z was mogła nie zauważyć, jeżeli ogląda na głośnikach, ale jeżeli macie słuchawki założone, to słychać było taki szum. Więc od czasu Wścieklizny nie mamy tutaj szumu. Dawno nie było czytania komiksu, dzisiaj czytanie komiksu. Jeżeli ktoś nie wie, to ja czasami w codzienniku czytam po prostu swoje własne komiksy. Bardzo wiele osób prosiło mnie, żebym umieszczał faktycznie kadry w trakcie filmu, w trakcie tego, żeby nie trzeba było włączać komiksu. Nadal pod spodem jest link do pełnego komiksu, jeżeli ktoś woli. Prawdopodobnie to jest wygodniejsza metoda, ale w trakcie jak będę czytał, to tutaj będą pojawiać się też kadry, z których obecnie czytam. Okej, zaczynamy. Kto lubi jeździć, cio? No komu się kółeczka toczą, no cio, no? Nie wolno! Zostaw, zostaw! Najmocniej pana przepraszam, normalnie naprawdę to się nie zdarza. On zawsze był spokojny. Myśli pan, że ja to tak zostawię? Zobaczymy się w sądzie. Zrobię z niego przykład dla wszystkich rowerów. Jak można tak agresywną rasę jak rower szosowy puszczać po chodniku bez światła? Najwyższa możliwa kara! Pomysł powstał podczas mojej rozmowy ze Zbrojem, kiedy byliśmy tam w jednym z poprzednich filmów, mogliście widzieć. Do tego trochę mi się rozszerzył pomysł przez to, że znajoma zamieściła link do takiego serwisu, gdzie można sprawdzać, gdzie są zarejestrowane psy tak zwanych niebezpiecznych ras. Czyli te, o których piszą w fakcie. To nie jest pies, to potwór! Czy to jest pies, czy to jest potwór? Pokażę różnicę na przyszłość, specjalnie dla redaktorów faktu. To jest pies. To jest potwór. Weźcie miarkę następnym razem. Codziennik jedzie dalej, codziennik się nie zatrzymuje. Dawajcie komenty, lajki, kurcze, co tam jeszcze jest, subskrypcje, jak ktoś jeszcze nie subskrybuje. Zapraszam was serdecznie. Poza tym z Facebook codziennika, na dole link. Zapału mam cały czas tyle samo, co miałem na początku. Do zobaczenia jutro. Czy wiecie, że w Rydrze znajduje się najbrzydszy budynek na świecie? A zaraz obok niego stoi drugi najbrzydszy budynek na świecie? No to teraz wiecie.